Dzień dobry, kochani, witam Was po dłuższej nieobecności. Patrzę tutaj w podgląd, jak to wygląda. Mam nadzieję, że dobrze. Mieszkamy już w nowym mieszkaniu parę miesięcy, natomiast przeprowadzka, remont tego mieszkania, praca na etat, opieka nad Zuzią wymagała ode mnie bardzo wielu poświęceń. I nie miałam czasu na nic, dosłownie nie miałam czasu na nic. Te parę miesięcy to są miesiące wyjęte z mojego życia, ale ku lepszemu. W tej chwili jestem przeszczęśliwa, nam mieszka się tutaj przecudownie. Oczywiście domyślacie, że jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia, ale pomalutku do celu, już nam się nie spieszy nigdzie, możemy spokojnie mieszkać. To nie są takie rzeczy, jak wiecie, brak wody czy malowanie ścian. Wszystko jest z takiego grubsza już zrobione. W tle możecie usłyszeć Zuzankę i Cześć, ponieważ mamy nowego lokatora. Zuzia, tak, namówiła mnie na psa, ale pomyślałam, że skoro mamy mini ogródek, no to możemy sobie na to pozwolić. I powiem Wam szczerze, że miałam bardzo dużo wątpliwości, ale to była bardzo dobra decyzja. Zuzia jest przeszczęśliwa, ja jestem przeszczęśliwa, także hura! Hura! I teraz tak. Złośliwość rzeczy martwa jest taka, że w jednym czasie padł mi laptop, ale z laptopem w miarę szybko sobie poradziłam, ponieważ pomogła mi firma. Padł mi aparat, ktoś go upuścił, naprawa się absolutnie nie opłacała i padł mi telefon, wyświetlacz. No i no przyznam się Wam szczerze, że wszystkie pieniądze były pochłonięte przez mieszkanie, złotówka do złotówki, i stwierdziłam, że nie będę kupowała byle czego, poczekam, odkuję się i... O, kto tu przyszedł? O, tutaj, o, tutaj, o, tutaj, o! I kupimy porządny sprzęt. Kupiłyśmy, co prawda byłam tak podekscytowana i tak szczęśliwa, że już kupuję ten sprzęt, że kupiłam aparat bez podglądu, bez ruchomego wyświetlacza. I teraz jakoś radzę sobie ze swoim starym telefonem, ale jest, słuchajcie, no dramat, muszę się przyzwyczaić. Wiem, że mogłabym go oddać, ale... No ale już został i sobie jakoś będziemy radzić. Zuzia urosła. Urosłaś, myszko? No, troszeczkę urosła Zuzia. Przytul się, złap mamy za szyję. O, o! To już jest przedszkola, który kończy przedszkole. Mama jest niesamowicie dumna z Zuzanki. Tak? Jak jest w przedszkolu, Zuzia? Jak jest? Wstydzisz się? No co ty? To tylko aparat. Powiedz cześć. Także mam już w domu przedszkolaka, który ukończył pierwszy rok. Jestem naprawdę z niej bardzo dumna. Zgromadziła tyle przyjaciół. Właśnie, każdy weekend Zuzia mi organizowała na spotkania ze swoimi przyjaciółmi. Także w moim życiu, słuchajcie, pojawiło się dużo cudownych osób. Jest po prostu tak fajnie, że mam nadzieję, że tak na długo zostanie. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, prawda, Zuziu? Co tam patrzysz na podgląd? No, Mysiek się wstydzi. Także ja już wracam na stałe. Życie to już jest ustabilizowane. No i straciłam wątek przez ciebie, Mycho. O Jezus, jak to się przytula do mnie! Jak się przytulasz? Jak mamę kochasz? Całusy, całusy, całusy. Rozpracowujemy nowy sprzęt, prawda, Zuzia? Tak? Odebrałyśmy paczkę. Odebrałyśmy paczkę, tak, tak? Byłyśmy, słuchajcie. Tak, byłyśmy po paczkę w paczkomacie. Specjalnie pojechałyśmy 7 km do paczkomatu. I przepsuło się. I okazało się, że paczkomat jest popsuty. A są tam rzeczy do ogrodu, ponieważ zajęłyśmy się już trawnikiem, kupiłyśmy trawę, ziemię,
taki środek do tego, aby mocz psa nie wypalał nam trawy, ponieważ Chase sika w ogrodzie i no niestety mamy takie wypalone żółte plamy nieładne, ale nie możemy jej odebrać. Paczka została przedłużona na 48 godzin i nie udało nam się, prawda Zuziu? Nie. Zuzia miała ostatnio kaszelek. Już zdrowa jesteś, czy jeszcze nie? 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 O co jeszcze powiesz, kochanie? Nic. Nic? Nie. Pokazujesz ząbki? Masz już wszystkie ząbki, już jesteś duża dziewczyna. Tak? Będziemy teraz codziennie kręcić. Będziesz mamie pomagała. Ale co? No, kręcić filmy. Tak. Tak? Lubisz zdjęcia? Dzisiaj przychodzi, słuchajcie, do nas pani zrobić nam zdjęcia, ponieważ to będzie jako element wystroju naszego mieszkania. Dlatego mamy tym takie... aparatem? Nie, nie tym aparatem. Pani ma swoje aparaty, dużo lepsze. Ale mój aparat. My, dobrze, też będziemy robić naszym aparatem. Nie ma problemu. A ja robię zdjęcie, a ty udawiaj. Aha, Zuzia robi zdjęcia, mama ma się ustawiać, słuchajcie, tak faktycznie jest. Zuzia ustawia sobie na statywie aparat i mówi, mama, ustawiaj się. I robi mamie zdjęcia, tak? O, moja córusia kochana. Moja. Co, chcesz pokazać szafki? Nie, Zuzia, tam jest bałagan pewnie. No, Mysiek. Mysiu. No, także widzicie, wszystko u nas jest bardzo, 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 bardzo dobrze. Zuzia jest przeszczęśliwa w nowym domku, ma ogródek, ma duży swój pokój. Zresztą wam pokażemy, jak ma Zuzia ogromny. Ponieważ dużą sypialnię oddałam Zuzi, ja stwierdziłam, że jest mi potrzebne tylko łóżko, stolik nocny i nic więcej. A wiecie, ile Zuzia ma zabawek? Ma szafę na całą ścianę i ona jest totalnie zapełniona, także ja mam małą sypialnię. A to jest twoja aparat? No, nasz. I tutaj. Tak, no tutaj też jest aparat. A tu jest telefon, tu mamy podgląd. Mały przytulas. Zuzia, poczekaj, usiądź tutaj. O jest. Ty już ciężka jesteś, moja panno. Nie. Kresa to jest. To jest przykrywka do obiektywu. Jak skończymy nagrywać, to zakryjemy, żeby się nie poprudził nam, prawda? Mam swoją garderobę. Spełniłam swoje marzenie i no była tutaj wojna myśli. No to chodź tutaj. Była wojna. No! W plecach mi coś strzykło. Była wojna myśli, słuchajcie, czy zrobić taki pokój trochę gościnny z jakimś łóżkiem, czy spełnić swoje marzenie i kupić garderobę. No, ja mam garderobę. Myślałam, żeby też tam wstawić biurko i zrobić coś a la moje biuro. Natomiast szafa jest jeszcze nie zasłonięta. Myślałam, aby kupić karnisze, zasłony i w ten sposób ją po prostu ogarnąć, ponieważ szafa jest na całą ścianę, która jest dość długa i powiem szczerze, że chciałam ograniczyć koszty i po prostu zrobiłam bez drzwi. Ale właśnie pomyślałam, że patent z zasłonami jest całkiem fajny i przyjemny. Co tam, Mysiu? Swoją drogą, słuchajcie, podczas przeprowadzki ja wyrzuciłam kilkanaście worów ciuchów i tak jest tyle tych ciuchów, że ja nie wiem, jak to jest możliwe. I ja ciągle nie mam w co się ubierać, no wiadomo, prawda? Co tam, Mysiu? Będziemy kończyć dzisiaj, prawda? Pokażemy obiadek, ponieważ upiekłam tą łopatkę, która miała być szarpana, ale skorzystałam... Jaka łopatka?
mięsko. Takie mięsko, kochanie, ale skorzystałam z totalnie nowego przepisu i nie wyszła mi, tak że musiałam ją ratować na swój sposób, ponieważ w smaku ona jest pyszna, ale na pewno to nie jest szarpane mięsko, ale to pokażemy. A w międzyczasie, Boże, jak tu głośno, zapraszam Was na mojego Instagrama, ponieważ założyłam Instagrama i tam jestem częściej. I konto się nazywa, nie pamiętam jak, ale napiszę Wam na dole, także jeżeli macie ochotę być z nami, zapraszamy Was na Instagrama, ponieważ założyłyśmy nowe konto. I co, żegnamy się, Zuzia? Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Tu, nie widać Cię. Tutaj spójrz, tu. Dobra, powiedz pa, pa. Gdzie? Tu, do obiektywu. Pa, pa. Pa.